una volta diplomati alla nostra scuola sarete veri e propri attori, signori. Abbiamo un corso A da 10.000, un corso B da 50.000 e il corso C da 100.000, signore e signori. Molti grandi attori del cinema hanno cominciato proprio con la nostra scuola, gente. Attori del cinema, però. È sempre stato il mio sogno segreto. Ah, certa gente non si guarda mai allo specchio. Bene, c'è un famoso detto nel cinema: chi prima arriva meglio alloggia. Perché non tentare la fortuna, allora? E se lui ci è riuscito, ci provo anch'io. Giusto. Entrate pure, questa è la porta del successo. Entrate, signori. Benvenuti al Drombo Studio, cari aspiranti attori. Ora gli allievi del corso A salgano su questa sfoglia di gomma, per favore. Questa è la camminata del cowboy solitario. Ora invece siete ladri inseguiti dalla polizia. Gambe, ragazzi, stanno per raggiungervi. Andrà meglio la prossima volta. Adesso è il turno degli allievi del corso B. Tonsula, a te. Ma è impazzito! Questo è un esercizio per le scene di rissa, ragazzo. Beh, continuiamo. Aiuto! Ecco, a questo corso si impara come si bacia nel cinema. Siete pronte, ragazze? Ecco, arrivo, attente. Tutto funziona come previsto, però sono anche un po' deluso, così. Su, non te la prendere, Boiacchi. L'importante è aver racimolato un bel gruzzoletto, non sei d'accordo? Faccia qualcosa, gente, sono dei truffatori. Quella non è una scuola di recitazione. Ci hanno imbrogliato tutti quanti. Ehi, guarda un po' là, agganciato. È ignobile sfruttare le aspirazioni della gente. Andiamo a dare un'occhiata, Janet. Va bene, andiamo. Vi presento il nostro nuovo robot, un misto di tecnica e arte scenica. Si presenta bene, Boiacchi. Un veicolo adatto alle star come noi, non trova, Miss Drogno? Prostratevi, miserabili! Beh, che ne dite dell'entrata in scena di oggi? Veramente non mi è molto simpatico l'uomo nero. Questo non è l'uomo nero, ma un suggeritore. Deve restare nascosto, no? E come mai viene sotto questa veste, Doc Robey? Sono affari miei, non fatemi innervosire, capito? Perdoni questo rozzo individuo! Ecco le nuove istruzioni. Si dice che la principessa Gonel, figlia di Rhea del regno di Pritten, abbia in suo possesso la pietra d'Ocrostone. Naturalmente il vostro compito sarà quello di impadronirvene con qualsiasi mezzo. Buona fortuna, sciocchi! Devo dire che questa storia mi ha quasi stancata. Condivido. Andiamo, ragazzi. Oh, che splendida visione. In questi casi mi auguro di prendermi un raffreddore coi fiocchi al più presto per allargare le mie conoscenze. Ecco. Durniu. Comunque, a chi non è abituato... Nieprzyzwyczajonym polecałbym, zanim spojrzą krople do oczu. Ej, Ganchan, cosa... Co ci się stało? I mnie jaki, moje oczy. Powinien nosić ciemne okulary. We wspaniałym zamku. Sędziwy król zastanawia się, która z dwóch córek ma przejąć po nim władzę. Zostawię tron tej, która jest do mnie bardziej przywiązana. Witaj, ojcze. Cieszę się, widząc cię dzisiaj w tak dobrym nastroju. Dziękuję, córeczko. Kalia zwiędła. Pozwól, ojcze, abym przyniosła ci inną. Zostaw to zielsko. Raczej przynieś ojcu róże.
Kwiaty łąkowe wcale nie są brzydsze od hodowanych. Chciałaś powiedzieć, że nie znam się na kwiatach? Nie to miałam na myśli. Nie kłóćcie się o głupstwa. Chciałbym wam zadać pytanie. Mów, ojcze. Wychowałeś mnie w miłości i wiesz, że nie mam przed tobą tajemnic. Cieszę się. Powiedzcie mi więc, co o mnie myślicie. Na myśl o tobie wzruszam się do łez. Moim życzeniem jest odpłacić ci miłością za miłość. Twoje słowa mają zapach kwiatów. A ty, Godalio? Nie potrafię odpowiedzieć na twoje pytanie. Czyżbym był ci obojętny? Miłość nie wyraża się słowami. Najpiękniejsze wyznania mogą zawierać fałsz. Uważasz, że nie umiem odróżnić kłamstwa od prawdy? Dosyć. Gonel kocha mnie bardziej, jej więc przekażę tron. Przebywa u nas z wizytą król państwa Eran. Dziwię się, że podtrzymujesz kontakty z takim biedakiem. Chciałem wydać Godalię za kogoś bogatszego, ale po tym, co usłyszałem... Witaj, królu. Wzywałeś mnie? Godalia nie dostanie żadnego posagu. Czy mimo to chcesz ją poślubić? Nie zależy mi na pieniądzach, ale na waszej córce. Bierz ją sobie. Nie chcę jej więcej widzieć. Dziękuję. Będę ją kochał całym sercem. Ojcze, chodź, księżniczko. Doigrała się. Teraz królestwo jest moje. Gratulacje, księżniczko. Kto tam znowu? Wybacz, że zjawiamy się bez pozwolenia, ale mamy propozycję. Księżniczka nie przyjmuje nikogo bez zapowiedzi. Szukamy kamienia do Kuro. Jeśli nam go dostarczysz, pomożemy ci zrealizować plany. Widzę, że domyślacie się, o co mi chodzi. Osiodłać konia. Tak, panie, oto on. Nie znam cię. Jestem waszą nową pokojówką. Nie przypominam sobie, abym cię przyjmował do pracy. Osobiście zatrudniam służbę. Przyjęła mnie księżniczka Gonel. Dosiądźcie konia, panie, to was uspokoi. Dziwnie wygląda ten koń. Słyszałeś? Już my mu pokażemy. To doskonały rumak. Zatrzymajcie go! Ratunku! Kości całe wasza wysokość? Macie podarte szaty, zaraz przyniosę wam nowe. W co mnie ubrałaś? Zakpiliście ze mnie. Chcieliśmy pośmiać się ze starego głupca. To Gonel was przysłała. O Boże, co za nieszczęście. Źle się czujecie na zamku? Zaraz będziecie za bramą, wasza wysokość. Nie chcę stąd odejść. Żegnajcie, wasza wysokość. Otwierajcie natychmiast. Dowiedziałaś się czegoś o księżniczce Gonel? Jeszcze nie. Może powinniśmy zajrzeć do królestwa Eran. Uwaga! Mógłbyś jechać ostrożniej. Przecież to król Eranu. Czy stało się coś złego, wasza wysokość? Tak, przyjaciele. Moja żona, księżniczka Godalia, zniknęła bez śladu. Z tego co wiem, Godalia jest siostrą księżniczki Gonel. Zatem cała sprawa dotyczy i nas. Jeżeli chcecie, pomożemy wam, wasza wysokość. Dziękuję. Domyślam się, gdzie jest. Wróciła do swego ojca. Godalio. Nigdy sobie nie daruję, że cię wygnałem. Córko, gdzie jesteś? Godalia, Godalia! Ojcze!
Niemożliwe, chyba śnie. To ja. Wracaj do Eranu, córko, bo inaczej zginiesz w tym piekle. Jeśli ty umrzesz, pragnę umrzeć razem z tobą. To on. Odepchnęliście ją, a ona ciągle o was myślała. Uciekła nawet od męża. Los chciał, abyście się spotkali w tym lesie. To prawda, królu. Po naszym ślubie często zrywała kwiaty i płakała. Byliście dla niej niesprawiedliwi. To prawda. Wybacz mi, Godalio. Zlokalizowałem króla nad brzegiem rzeki. Jest tam także księżniczka Godalia i drużyna Jatamana. A zatem brakuje tylko nas. Szanowni państwo, oto przed wami banda Drombo. Nazywam się Dronio, jestem jej mózgiem. Genialny umysł i cudowne oczy tego człowieka sprawiły, że dla niego odrzuciłam setki wspaniałych mężczyzn. Ale kłamie. Jestem wybitnym naukowcem, ale nie ujawnię nazwiska, ponieważ mam jeden cel w życiu. Doprowadzić bandę Drombo do zwycięstwa. Spowodować, aby na świecie zatriumfowało zło. Nazywam się Bojakki, najwybitniejszy intelekt na usługach zła. Moim zdaniem jesteś durniem. Mizdronio, dlaczego zawsze mnie poniżają? Bo gadasz przeraźliwe głupstwa. To ja, Tonsler. Moim... Słuchaliśmy was za długo, teraz kolej na nas. Dopóki Jattamani będą na świecie, nie pozwolą zwyciężyć złu. Przygotujcie się, zaraz poznacie smak kurzu, udaremnimy wasze plany. Mamy w nosie pogróżki. Jatta, mistrz, przygotowuje się do walki z bandą Drombo. Wyciągnęli Jatta szczura. On się nazywa Jatta mistrz. Wiem, żartowałam. Nieznośna. Zawsze musi mieć ostatnie słowo. Dalej. Jaki piękny ring. Wyłaźcie, tchórze. Wszyscy mistrzowie są trochę pomyleni. Mistrzu, łap swój wzmacniacz. Działa. A oto robot niespodzianka tygodnia. Przedstawiamy wam roboty budynie. Tego się nie spodziewałam. Mają coraz głupsze pomysły. A my mamy szansę wygrać, nieprawda? Zgadzam się. Ponieważ jesteśmy lepsi. Przestańcie opowiadać głupoty. Do walki. Rozkaz. Wysyłamy na pojedynek roboty kanapki. Dwie grupki robotów organizują konferencję pokojową. Nie zawrę rozejmu z takimi mentami jak wy, budynie. Ten nieprzejednany robot nazywa się Kinako. Kanapki, zatem odrzucacie pokojowe rozwiązanie? Ten z kolei ma na imię Azuki. Chodź, budyniowy tchórzu. Poczekaj, Kinako. Czego chcesz? A masz! Zatrzymać go! Tutaj nie wolno używać broni. Ma rację. Zbezcześciłeś święte miejsce. Powinieneś ponieść karę. Znieważył mnie. Zapłaci mi za to. Wydobywając szpadę, wydałeś na siebie wyrok. Azuki naruszył odwieczne prawo, musi więc popełnić samobójstwo. Naprzód, Azuki! Nie chcę, ale muszę.
Avanti. Do czynu. Dobije go. Sensacja! Adzuki odbiera sobie życie. Wiadomość lotem błyskawicy dotarła do kraju Budyni. Co? Kapitan Adzuki odebrał sobie życie? To okropne. Aby pomścić kapitana i uwolnić się od znienawidzonego Kinaki, gubernator powołuje do wojska 46 Budyni. Atak ma miejsce następnej nocy. Budynie rwą się do walki. Los Kinaki jest przesądzony. Nie umknie przed ich gniewem. Naprzód! Co znaczy ten hałas? Ukryjcie mnie, błagam. Właź do środka, dziękuję. Nie widzieliście starego, brzydkiego człowieka z dwiema żonami? Skądże? Nic podobnego. Ale klęska. Opuściliśmy nasze domy, aby go schwytać. Co za wspaniałe aktorstwo. Gdybyś był człowiekiem, na pewno dostałbyś Oscara. Credo proprio che se foste stato umano, avreste vinto qualche Oscar cinematografico. Nawet świnia wdrapie się na drzewo, kiedy jej prawią komplementy. Przeklęty, teraz wyślę cię wprost do piekła. Nie róbcie tego. Pokonane roboty bandy Drombo muszą się samo unicestwić. Wszystko przez ciebie. Twoje roboty nadają się na śmietnik. Musimy postępować zgodnie z zasadami. Udało się. Wracamy? Oczywiście. Gotowi? Jata! Jata! Jata, men! Jata, campione! Jata, le botte! Co uczynisz z księżniczką Gonel? Okłamywała mnie za pomocą fałszywych pochlebstw. Dbała na moje życie. Poniesie surową karę. Daruj jej, ojcze. Jak możesz mieć litość nade mną po tym, co zrobiłam? Twoja miłość jest silniejsza niż zło całego świata. Przecież to moja siostra. Gdyby więcej osób miało tak dobre serce. Słyszeliście coś o kamieniu Dokuro? Wiem, że szukała go dziwna trójka, ale ja mam tylko kawałek marmuru, na którym wieszam peruki. Nie o to nam chodzi. Dokuro Bey znowu podał fałszywą informację. Przygotujcie się, nadchodzi kara. Otrzymaliśmy fałszywe informacje. To was nie uchroni od kary. Idź do diabła, do Kurobei. Kolejny raz Jattamani pokonali zło. Odwagi, Jatta. Sempre avanti.